To wręcz jest niemożliwe. Znalazłem grę. O rany, jak gram Walirą. Słuchajcie, ogólnie będziemy testowali ten build, który wam pokazałem. No, spróbujemy, zobaczymy jak będzie. Oczywiście po drugiej stronie też jest Valyria, Alarak, Illidan, który się leczy, Zul'jin, który ma Tanzingo, Tassara, który daje tarczę. To będzie bardzo ciężki mecz. No ale to nie jest istotne. Istotne jest jak ona się rusza. Będziemy cały czas się poruszali praktycznie w niewidzialności. Doskakiwali i uciekali. Taki jest plan, żeby przeżyć jak najdłużej. No, jest to Cursed Hollow. Przeżyć jak najdłużej, robić damage, uciekać. Jak wyjdzie, zobaczymy. To jest moja druga gra ever tą panią na ludzi. Na ludzi, tak więc żywe istoty. I jedziemy na kurczaczku. Yeah. Coś mi się wydaje, że proteamy będą oczywiście tutaj ostro na kurczakach jeździć. Idziecie na Intel Extreme Masters, pamiętajcie, w Intel Extreme Masters będzie Heroes of the Storm, będą gierki i przylecą na ten event pro gracze, których widzicie oczywiście oglądając streamy z mistrzostw, będzie można z nimi pogadać i tak dalej, więc zapraszamy ogólnie z Blizzard Entertainment na Intel Extreme Masters, będzie się działo. Tak więc wchodzimy. Pierwsza sprawa, weźmiemy sobie Crippling Poison, czyli spowolnienie na naszych zdolnościach. To jest najważniejsza rzecz pod słońcem moim zdaniem na tę postać i też regeneracja. Z po prostu prostej przyczyny, no. Jest super. O, patrzcie jak spowolniony jest gnojek. I od razu uciekam. Od razu uciekam. Czekamy. Okej. Okay. Spowolnienie. Bam, bam, Evastirate. Woohoo! Yeah, ten build jest... A jakby mi nie przyciągnął ten Awasom. Jakby mnie nie przyciągnął, to bym uciekł. Tak więc taki jest build. Poison, flaszeczka, atak i później będziemy zadawali gdzieś 4000 obrażeń w ciągu 2 sekund. Gość będzie zdziwiony. Okej, okay, ale idziemy na linię, panowie. Ja tutaj moim koczkodanem, przepraszam, kurczaczkiem lecę na bota. Coś tam pinga, we know. I'm sexy and I know it. Okej, jedziemy. A player gruba Z has been dropped for inactivity. Pewnie czeka, jeśli nie czeka. Gruba Z jest u nas? Jest u nas, to jest nasz Alarak. A miałem wejść w niewidzialności, co zapomniałem? I forgot? O, patrzcie jak go zjechałem. Zjechałem prawie do sera. Poczekam na niego. Mam całą energię. I waiting for you, Tassadar. I wchodzimy ze chipshotem. Ajajaj! Ole! Fajnie! Oczywiście pamiętajmy, że jak nie ma energii, to nie zadajemy combo i wtedy trzeba troszkę uderzyć atakami podstawowymi, żeby to combo wyprowadzić. Więc ogólnie rzecz ujmując, tak to działa. Okej, słuchajcie, kolejny motyw to jest właśnie inicjatywa. Innymi słowy, gdzie jesteśmy w niewidzialności, jak używamy jakiejkolwiek zdolności QWE, właściwie WE bardziej, to w tym momencie, kochani, jest system, że mamy już 2 combo pointy na starcie i możemy bardzo szybko Evastirate to wyprowadzić. I'm flying to you. A my nie idziemy rozwalić tego. A teraz bawimy się. Spowolnienie. Dobra, nie śmiejmy się. O, tu też nasi giną. Wolno się śmiać. O, tutaj będę tak jeździł, wiecie. O. Dobra. Aj! Wytrącił mnie. Ja tam idę już. No nie no. Muszę się wychować. Ale wracam do walki.
O nie, nie wracam. Nie, czterech gości, to nie ma co ryzykować. A bardzo później, żeśmy się w ogóle tam wybrali. Ale tutaj skupimy się bardziej na eksponowaniu jej skuteczności. Ale te kurczaki. Co chcecie zrobić? Lecimy, ale ja nie walczę. Oj. Dobra, wchodzimy mu z garotą. Wchodzimy z garotą, uderzenie, uderzenie. Gąsko. O, to był błąd. Zniknąłem. Dobra, ja się wycofam. Po prostu się wycofam. Mam to gdzieś, nie chcę ginąć. W szczególności, że mam jeden zgon już. Oczywiście, jeżeli nie będziemy szybcy i nie będziemy zgarnąć expa, to będzie lipa. Alarak to nasz ginie, czy to jak go zaskoczyło. Idziemy tutaj. Golema muszą bronić. I teraz mamy tak. Mutilate, innymi słowy 100% obrażeń, ale mniejszy zasięg. Ale powiem wam, że to boli. Uderzenie z tego czegoś, to później gdzieś tak więcej dobrażeń tak po prostu, więc... my wchodzimy w zasięg, tu mamy taki bim, że biegamy w niewidzialności. Ta za dalej jest naszym celem. I wrzuciłem spowolnienia. O, mamy chip shot. Mamy chip shot, mieliśmy chip shot. Dobra. Double kill. Idziemy po nią. Ach. Normalnie dokładnie wtedy, kiedy chciałem chip shota zarzucić, to znaczy... Bum. 3 sekundy, o, wrzucamy. Mam spowolnienie. A, już chciałem, ale on się... Z tego... Dobra, wychodzimy. Oj, oj, to spowolnienie jego. Dobra, ale wzięliście, wzięliście, świetnie, dobra. Czyli innym są 9000 obrażeń zadałem, Illidan 11000, tu Zul'jin 17. Ja pięknie tutaj wszedł. Get ten. Master Alarak. Ktoś napisał. Czemu Master Alarak? Aha, trzeci raz zginął. A spoko. A więc będzie epicko na 10 levelu, moi drodzy. Teraz się zastanawiam. Ogólnie mamy tak. Zul'jina autoataki wszędzie. To idziemy na smoke screena. Oni będą mogli atakować. A innymi słowy naszą erkę na 10 poziomie, tutaj smoke bomb. Smoke bomb, przepraszam, smoke screen mówię. Smoke screen był... wiecie gdzie, nie? On nie widzi raczej. O, nie trafiłeś. Szkoda. The choice is simple. O, ktoś tam na dole zginął, no to lipa. To ja tego nie wezmę. Tu już czterech gości nam idzie. O, miał sensu ginąć. Oni w ogóle nie reagują na to, więc paliwo. Garota, uderzenie, miło. Ej, idę po życie. Jest smoke bomb. Smoke bomb powoduje, że... Tak, ma kulę 60 sekund, to pierwsza sprawa, czyli całkiem okej. Ale oni giną, idę na górę. Coś tu się puszuje na upajnie. Ale a to idę do nich. Następnie, słuchajcie, przez dokładnie 5 sekund mamy zwiększony armor, zredukowane obrażenia i późniejszym okresie czasu regeneruje nam się jeszcze, you know. O, jest nasz cel. Jest cel. Tak działa smoke bomb. Ogólnie. Po prostu nasz ukrywa całkowicie i to jest nasz escape też, to jest podczas teamfightu walka, więc na pewno już wam się podoba. Przynajmniej ja ten build ostatnio testowałem na dummy, wrzuciłem wam najpierw film z testów, więc spróbujmy zrobić mu trochę dipsa. O, właśnie to jest to, o czym ja mówiłem. To jest właśnie bardzo duża ilość obrażeń w bardzo krótkim czasie. Bardzo lubię ten build już teraz, bo mając małą ilość życia, możemy położyć gościa, co ma tam jedną, tam dwie trzecie życia. Co ogólnie rzecz ujmując, całkiem fajnie. No, Eves i Raid, właśnie o to chodziło. Jej, już nie atakuję, bo nie mam, ominęliśmy się nawzajem. O, jest niewidzialna. Tu jest.
O, uwaga, dobra, ładnie. Idę tutaj. Jako snakey. Oczywiście jak jesteśmy niewidzielni, mamy poruszamy się 10% szybciej. Więc to nie jest wcale tak, że jesteśmy strasznie wolni. Spowolnieni czy coś. Oh yeah, baby! Patrzcie, patrzcie, gdzie wylądowałem. Ach, tylko dziwam go. Tak na hamach chciałem go już zabić, słuchajcie. Ale Aragorn nie przeleciał. Dobrze, mordujcie tam. Oj, powiem wam, że przecudowna jest ta dziewczyna. Jak naprawdę bym się nie atakował, jakoś nie latał za gośćmi. Starał się przeżywać, co właśnie teraz będę czynił. To powiem wam, że jest przecudownie, naprawdę. Oczywiście współpraca między... O kurczę. No oczywiście ta sada dostał... Już nie uciekaj, bo i tak się zabije. O, tarcza. Dobrze, jednak nie. Rozsilek, nara. Dobra, chodźmy po ten. Chodźmy po golema. Chcę tam ciskać go. Okej, okay, kolejny punkt w naszej podróży to jest blind z tego względu, albo strange, ale blind z prostego powodu. Mamy tu strasznie dużo auto-attackerów też. O shit. No nie! Halo! No ja nie chcę tankować tego. Czy mamy dużo atakerów? Właściwie jak się tak pomyśleć, to Alarak używa zdolności. Valyrie używa zdolności. Tassad używa zdolności. Jest tylko Illidan. No ale na Illidana, blinda. Dobra, pokażę wam jak to działa po prostu. Bo blind jest całkiem fajny, on wchodzi w momencie kiedy... kiedy kogoś ogłuszamy. Czyli na przykład ogłuszamy takiego pana. I tuż po tym, jak go ogłuszymy, to on jest oślepiony, nie? Nie rzecz ujmując. Tak więc... O, teraz tak gościa zrobimy. Uwaga, uwaga. Mega, idziemy tutaj. No, a tylko gdzieś tu wyjdzie, to ją dziergniemy właśnie. No, idę za nią. Jest gdzieś tutaj. Ją. No tu są i wszyscy są na zero. Aj. Aj, siedziłem ją przez chwilę. Tak wyglądają statystyki ogólnie. Muszę więcej atakować i więcej w grupie się trzymać. W tym wypadku. To jest taki mały pan, który nam puszuje bota, Warsong się nazywa. A więc ogólnie jak mamy na przykład, nie mamy Dana czy coś takiego, to bierzemy Strangle, ponieważ Garota i używamy Garoty, czyli gości ogłuszamy, przepraszam, silencujemy, wyciszamy na 2 sekundy i wtedy oni mają jeszcze o 25% mniej zadają obrażeń od zdolności. Ogólnie rzecz ujmując idziemy za nim. Jeszcze go uderzymy tutaj. Jeszcze go tutaj dziergniemy. O, on tu nie miał szans na dwóch. Szkoda, że był Illidan, bym wam pokazał mniej więcej walkę z nim. Idę po następnego Illidana. Właściwie ona się rusza podobnie jak na koniu, powiem wam. O, kolejny talent. Tutaj weźmiemy sobie Seal of Faith, patrzcie na to. Tak, tak, bam. I nie ma go. O. O, pięknie. Moglibyśmy to zrobić, kochani. Ja tam zobaczę. Bo jest taki talent, kochani, moi drodzy, który daje nam 10% szybkości poruszania się, jak jesteśmy niewidzialni. I teraz go chcę zajrzeć. Tu jest. Elusiveness. O, widzę, widać mnie. Elusiveness, Wild Vanish, 10%, czyli jesteśmy praktycznie szybsi troszkę, tak mi się wydaje przynajmniej, niż na kuniu byśmy byli. O, się dał tutaj zabić. Dobra, wynoszę się stąd. Ale ty uparty jesteś. Heartstone break.
No tak też można uciec przed trzema gośćmi. Bardzo ją lubię. Chyba zacznę ją grać. Miałem grać. Chyba to idziemy puszować. Idziemy tam im pomóc przy okazji, ale na Tassadara będę od razu szedł. On będzie szedł do Tassadara w teorii. Chociaż on z tego nie wyjdzie, dobra. Moglibyśmy iść tutaj. Otworzyć ten teren. Otworzyć sobie bota. Topa, przepraszam. To jest najlepszy pomysł. Nie puszować mida i tak dalej, tylko otwierać tam, gdzie jest najbliżej Gora. Powiem szczerze. Okej, już do ciebie biegnę, kobieto moja, dziewczyno. Moja ukochana siostro. Dobra. Ciach. To jest oczywiście mamy Sinister Strike. Mamy sobie 50% obrażeń. Wydziszonym, zrutowanym, czy unieruchomionym gościom i ogłuszonym również. Aha, my to chcemy już kończyć? Ej, no nie. Nie, nie skończymy tego, ale... Gdzie tam się wybierasz, mój kochany? Oj, Boże, screen. Przepraszam! Nie widzieliście tego tej niesamowitości. Nie zostałem przez przypadek. O, idę po niego. Idę po ciebie. A nie kończcie, bo ja chciałem jeszcze widzom pokazać kilka fajnych rzeczy pod koniec. Ja się wycofuję. Nie chcę skończyć, poza tym mam mało życia. No. Wiem, że takie przedłużenie na siłę, ale oni to po prostu skończą. Tak więc dziękuję wam za uwagę. To był mój mecz Valyrą. Ogólnie rzecz ujmując, pod koniec bierzemy sobie na 20 levelu bardzo ważny talent na samym końcu, nazywa się Cold Blood. Robi nam to, że Evisceration zadaje 100% więcej obrażeń. Jednym uderzeniem zadajemy, tak jak wam pokazywałem na testach, 1300 obrażeń chyba, czy 1250, coś takiego. Czy 1500? Wiem, że bardzo dużo. Ogólnie zadajemy tym kombem ogólnie około 4200 obrażeń, po prostu w 2-3 sekundy to jest. Więcej taki czas. Więc pani Valyra, Avenged for Deaths, jest naprawdę fajna. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego meczyku panią Valyrą, ale strasznie długo się czeka. 6000 sekund to jest za dużo. Czasami mniej, ale to czasami. Tak więc pozdrawiam.